Witam serdecznie, Luka z tej strony. Zapraszam Was na mały vlog, nie związany z informatyką, ale z moimi przeżyciami, raczej z moją, jak to Wam powiedzieć, życia, raczej z życia mojej mamy. Była mała tragedia, raczej była związana z moją mamą. Raczej nie taka tragedia, aż bardzo. Miała raka płuc. I na szczęście uratowała życie. Ciężka choroba ją troszeczkę bardzo wyniszczyła psychicznie i trochę bardzo fizycznie związana z tym. I chciałbym troszeczkę opowiedzieć o takich rzeczach, jak się osoba czuje, która miała raka i osoba, która jest jednym z członków rodziny. Raczej to drugie, to raczej ja nie będę wiedział, jak się czuje osoba, która ma raka, bo sam nie miałem raka, na szczęście odpukać, ale niestety bardzo dużo u nas w mieście ma dużo osób raka, niestety nie przeżyli, dwie nawet moich znajomych niestety miało białaczkę, czyli rak krwi. Zacząć od tego, tak. Jak miałem bodajże chyba 14-15 lat, moja mama zachorowała na grypę. No, zachorowała. Miała bardzo wysoką gorączkę. Kaszel, duszności. Co tam jeszcze było? Bolało nią wszystko. I próbowali ją ratować. Znaczy ona się najpierw dużo pracowała i zlekceważyła to. Dodam, że to osoba, która paliła papierosy i paliła bardzo dużo papierosów, bo paliła dwie paczki dziennie. Podaję, że dwie paczki dziennie paliła papierosów. I po prostu przez jakiś okres czasu bardzo dużo paliła, ale całe życie praktycznie paliła papierosy. Dobra. No, pół roku, tak, cały czas chora była. Jeden lek, antybiotyk, drugi lek, antybiotyk nic nie pomógł, trzeci lek nie pomógł, nic. I dostała nagle takiego dużego kaszlu. No, więc lekarz powiedział, że podejrzewa raka. Więc poszła do onkologa u nas w Zimskiej Woli, jest bardzo dobry onkolog. Nie pamiętam nazwiska, jest to bardzo dobry lekarz, to jest pani onkolog. I ona stwierdziła, że to jest rak płuc. Dokładnie miała już przerzuty do płuc, więc rak był praktycznie bardzo duży, rozległy, bo miała zwęzłów chłodnych. Na szczęście już wtedy miała, jak ja się dowiedziałem, przyszła moja mama i powiedziała mi, że dostała, ma raka płuc. Ja po prostu usiadłem w miejscu i nie wiedziałem, co zrobić. Jak z tą osobą żyć, a raczej jak powiedzieć, co się stanie, jak osoba, która kocha się, zabraknie jej. Tym bardziej, że to byłem osobą, która miała 14-15 lat, czyli osoba, która już dojrzewa, jest w wieku takim, że potrzebuje tego rodzica bardzo, bardzo mocno.
Ja się troszeczkę załamałem, no, troszeczkę miałem problemy z nauką, z zawodówce. Na szczęście jakoś sobie poradziłem. Najgorsze było to, że mama później miała operację. Już po operacji wycięli jej ten płat płuca, bodajże lewy płat płuca, i zaczęło się najgorsze, jakie jest, czyli chemioterapia. Chemioterapia polega na tym, że zabija nie tylko komórki rakowe, ale także komórki zdrowe. Więc bardzo to przeżyła. Co miesiąc musiała jeździć na cykle, które trwały do 3 dni. Dostawała wtedy też ten czas kroplówki z chemioterapią. Przyjeżdżała i to było to, że tak cały dzień praktycznie było taki człowiek jak zombiak, czyli chodził, w ogóle nie chodziła, nie miała siły. Oczywiście wypadły jej włosy. I poczekajcie sobie, napiję się kawy. Na szczęście niektóre preparaty typu Nutradrink troszeczkę ją pomogła. Oczywiście dochodziła do siebie. Musiała jechać na łóż, tak na okrągło. Oczywiście wymiotowała, ale nie wymiotowała takim pożywieniu, bo nic nie mogła zjeść. Żółcią wymiotowała, jakimiś tam innymi rzeczami, więc to było troszeczkę ciężkie. Oczywiście nie poddawała się i pewnego momentu onkolog powiedział, że musi jechać do szpitala, ponieważ jej krew bardzo zniszczyła. Musi ją po prostu pojechać, żeby dać kilka kroplówek i wszystko, żeby doszło do siebie. Po chemioterapii dostała radioterapię. Radioterapia polega na tym, żeby naświetlać płuca. To chyba bodajże 3 seanse takie miała i po prostu zostało ugotowane te płuca jej. Dosłownie zostały, wydolność tak spadła, że po tym już jeszcze dostała chemioterapię. Skutki tego leczenia praktycznie do tej pory odczuwa, czyli ma problemy, bo jednak ten płuco nie ma tego płuca, więc saturacja, więc oddychanie, czyli saturacja czasami jest, ostatnio spadła jej bodajże do 15%. Czyli bardzo małą, bo pogotowie musiały być wezwane, żeby podali tlen. Na szczęście wszystko w porządku było, ale całą noc nie przespana, bo martwiłem się o nią cały czas. Jak się człowiek czuje, który dowiaduje się, jej bliska osoba ma raka. Jest bardzo ciężko, bo po prostu trzeba się wziąć i być z tą osobą. Ja odczułem ulgę powiedzmy, jak już wszystko było w miarę dobrze, że już te komórki rakowe zwalczone. Wyzdrowiała na szczęście.
I powiem tak, że jakby to powiedzieć, że cieszę się, bo troszeczkę się nawróciłem do Boga, bo w pewnym momencie po prostu zawierzyłem wiarę w Boga i powiedziałem. Ten okres czasu byłem ateistą. Ale jak chcecie sobie powiedzieć, co o tym myślicie, to jest takie moje przemyślenie, nie związane z informatyką, bo chciałem po prostu to powiedzieć. Ja oczywiście cieszę się, że moja mama zyskała pełni zdrowie. Ja oczywiście jak zawsze muszę tęsknić, zawsze jej mówię, że kocham ją, ale tym bardziej, że nieraz tak jest, że się kłócimy czy coś takiego, to jest zawsze jak normalna osoba. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę czy w dół i wasze przemyślenia na temat raka. Subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę, do usłyszenia, pa!